Witajcie. Dziś na łastach znowu trafia Webasto Eberspacher. Rozkręcimy, zobaczymy co tam jest. No już teraz będę miał trochę sprawy, żeby nie poniszczyć. Sprawdzimy czy zaś syfione, czy nie. Jak widać już tu kable mam. Będzie można podpiąć i sprawdzić na stole diagnostycznym, coś się zmontuje. Tu widać wszystko popodpinane, trzeba porozkręcać i zobaczymy co tam siedzi w środku, jak zasyfiałe jest, a czy nadaje się jeszcze do czegoś, czy też złom. No więc w pierwszej kolejności dostaniemy się do świecy, odczepimy te przewody. Tutaj na imbusik jest to przykręcane. Często takie naprawy się robi na samochodzie, jak Webasto jest to zamontowane, żeby wyjąć. Nie tak hop siup te Webasto. Ładnie jest odizolowane, plus od minusa, żeby nie pomylić szybeczką. Tutaj mamy świecę. Instalację już mamy odpiętą, możemy odłożyć na bok. Świecę na 19 kluczy. Wygląda świeca. Widzicie ile syfu na garu. Świeca nie. Luciki ładnie się ruszają. Ale jak już podczas wymiany warto wymienić, żeby później się nie poprać ze świecą. No nie wiem czy widzicie, zobaczcie. Koszyczek uwalony jak stodoła. Pewno też tam będzie zasyfiało wszystko. Teraz wysuniemy płytkę. Jak wypinamy. Dobrze jeszcze ten kabelek. Płyteczkę wyciągnąć. Tu jeszcze dwie się. Jak widać też różne pod różnym kątem poustawione, żeby nie pomylić. Płyteczka jak płyteczka. Tutaj wiatraczek elegancko chodzi. Nie powinno silniczkiem być problemu. Pamiętacie w tamtym była tutaj świeca jeszcze dodatkowa żarowa. A w tym już nie ma. Trochę inaczej zbudowane jest to. Dobra, teraz rozkręcimy tatuaż. Oczywiście do przejrzenia całego środka to trzeba to Webasto wymontować z auta, bo na aucie niestety nie da rady tak przejrzeć.
Na aucie to można jedynie świece wymienić, koszyczek. Co najczęściej pada właśnie świeca żarowa. Ile taka naprawa kosztuje? No wymiana świecy, sama robocizna na aucie gdzieś 100 zł. No. Tutaj mamy zamknięte ładnie te śrubeczki, co w tamtym dewaście, jak pamiętacie, było tylko nałożone. Tutaj jak widać czyściutkie jest w środku, więc nie będziemy dalej rozbierać tego. Ten koszyczek jeszcze spróbujemy wyciągnąć, wsadzić nowe. I tutaj warto, jak gdzieś jest przyrdzewiały, zasilanie paliwa, żeby tu nam nie dostało się gdzieś przyrdzewiałe, zwalić. Oczywiście, gdy mamy koszyczek już wstawiony, nową świecę zakręcamy. Tamta nie wiadomo, o ile by posłużyła. O, jak widzicie, każdy przewód inaczej ustawiony jest, co odpowiada, żeby nie pomylić wejść. Ciach. Pięte. Ciach, pięte. Teraz musimy podłączyć i sprawdzić, zrobić jakiś stół, ale to chyba już w następnym odcinku pokażę, jak to działa. Trzymajcie się.